Witaj w czwartym odcinku mojego podcastu Natural Life. Poruszam tutaj tematy związane z rozwojem osobistym, zdrowymi nawykami oraz świadomym i szczęśliwym życiem. Kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ zaczynamy sobie nową serię, jak widzicie na pewno po tytule. Będą to inspiracje maja. Chciałabym, żeby ten podcast był cykliczny, żeby pojawiał się co miesiąc, w ostatnim tygodniu, tak jak i ten. I będę w tym podcaście opowiadać Wam o różnych rzeczach, miejscach, sytuacja, generalnie o wszystkim, co mnie w tym miesiącu zainspirowało do tego, żeby stawać się lepszą wersją siebie, co mnie zainspirowało do rozwoju, co spowodowało, że miałam większą motywację. Wszystko, generalnie wszystko, co fajnie doświadczyłam w tym miesiącu i czym chciałabym się z Wami podzielić. Nie przedłużając wstępów, przechodzimy sobie od razu do mojej pierwszej inspiracji. I moja pierwsza inspiracja to będzie moja podróż do Paryża, moja wycieczka do Paryża, która odbyła się na początku maja. Wybraliśmy się tam razem z moim partnerem i oczywiście nie mogłam tej wycieczki pominąć, ponieważ Paryż gdzieś tam od zawsze był na liście miast, które chciałabym zobaczyć. Kiedyś byłam w Paryżu dosłownie przejazdem przez 2 godziny, więc wiedziałam z bliska wieżę Eiffla i to było tak naprawdę na tyle. Więc wiedziałam zawsze, że chcę tam wrócić i naprawdę eksplorować Paryż, doświadczyć tego wszystkiego. Także wybraliśmy się tam na początku maja na 5 dni, także był to taki czas, wiecie, że mogliśmy na spokojnie wszystko sobie, no dobra, może nie tak do końca na spokojnie, mieliśmy jednak ten plan dosyć napięty, ale mam na myśli to, że mieliśmy czas, żeby te wszystkie najważniejsze punkty odhaczyć. I rzeczywiście udało nam się to zrobić. No i generalnie, skoro to ma być odcinek, w którym mówię o swoich inspiracjach, to nie chcę też za dużo mówić o negatywach. Powiem Wam, może nie tyle Paryż mnie rozczarował, ale nie do końca zachwycił mnie tak, jak myślałam, że mnie zachwyci. No zdecydowanie nie zachwycił mnie. Nie wiem, nie planuję tam powrotu w najbliższym czasie, jakby nie jest to ewidentnie miejsce, które wiecie, będzie na liście mojego top 5, także... Tak, ale skupiając się na tych pozytywach, no to rzeczywiście, słuchajcie, czuć tam naprawdę taki vibe. Mimo że ja, wiecie, pochodzę z wielkiego miasta, teraz też tak naprawdę mieszkam w dużym mieście, bo mieszkam w Warszawie, to Paryż to jest zupełnie inna liga i na pewno to miasto ma swój klimat. Budynki są przepiękne, architektura jest przepiękna, jedzenie smaczne, wino smaczne. Generalnie, wiecie, gdzie się nie pójdzie, to są przepiękne miejsca. Nie tylko te miejsca, które, wiecie, gdzieś tam wygooglujecie sobie i musisz odwiedzić to, musisz odwiedzić tamto, wiadomo. Są takie miejsca, które wypada zobaczyć, ale tak naprawdę gdziekolwiek się nie ruszyliśmy, to coś pięknego zobaczyłam, więc to, wiecie, dla mnie estetki było naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Niestety było też sporo minusów tego wyjazdu. Jeżeli się tam wybieracie w najbliższym czasie, to być może, wiecie, warto o tym wspomnieć, żeby się też mogli nastawić, że tak jak wspominałam, jest to wielkie miasto, więc jest hałas. My mieszkaliśmy tak naprawdę praktycznie w samym centrum, czego nie byłam świadoma, dopóki tam nie pojechaliśmy. W sumie, wiecie, dobrze, bo wszędzie mieliśmy blisko. Był naprawdę ładny widok z okna, także tyle fajnie, ale hałas na ulicy naszej, przy której wynajmowaliśmy apartament, był naprawdę duży, wiecie, od 5-6 rano. Klaksony, trąbienie, darcie się. No powiem Wam, ja już odzwyczajam się od tego i nie bardzo coś takiego mnie satysfakcjonuje, no ale okej, trzeba się na to nastawić, to jest Paryż. To jest generalnie najmniejszy problem z tego wszystkiego. Większym problemem było też nastawienie Francuzów, o czym słyszałam od paru osób, które były już w Paryżu, że tak tam po prostu jest. Wiecie, to jest Paryż, oni się nie muszą starać, także jak idziecie do knajpy, to liczcie się z tym, że będziecie jako turyści raczej niezbyt przyjemnie traktowani. Od niezbyt przyjemnie, bo naprawdę nieprzyjemnie. No mieliśmy różne sytuacje, nie będę Wam tutaj opowiadać, bo też nie o tym ten podcast jest. Jeśli chcecie, żebym, nie wiem, zrobiła podcast o minusach Paryża i powiedziała Wam, jak sobie z tym radzić, to okej, dodajcie znać. No nawet to był taki minus. Minusem też na pewno było to, że słuchajcie, napisy w ogóle nie były po angielsku. Nie było napisów po angielsku, tak naprawdę wszędzie był francuski, także jeśli nie mówicie po francusku, nie znacie francuskiego, to możecie mieć problem z poruszaniem się choćby metrem. Generalnie, nie wiem, w muzeum tak samo, żadnych napisów. I ja mówię, słuchajcie, o Louvre, żadnych napisów po angielsku, także możecie sobie poglądać, ale raczej niewiele dowiecie się, przeczytacie. I słuchajcie, dla mnie, jako po prostu osoby, która dba o zdrowie, swoje samopoczucie, największym, ale naprawdę największym minusem było to, że nie wiedziałam, jak bardzo zła jakość powietrza jest w Paryżu. Po prostu tragiczna. W pierwszy dzień nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Dostałam straszliwej migreny takiej, że przez godzinę leżałam w łóżku, słuchajcie, po przyjeździe. Musiałam
zaczęłam się naprawdę namykać tabletek. Potem jak już wyszliśmy, to generalnie w pierwszy dzień też pogoda była naprawdę średnia, lał deszcz, także ten początek, pierwszy dzień był beznadziejny. Na szczęście kolejny dzień już było pięknie, słonecznie i ciepło. Ale ten pierwszy dzień, wiecie, nie dość, że wstaliśmy bardzo, bardzo wcześnie, mieliśmy wcześniej lot, to już to samo poczucie było ciężkie z powodu na tą pogodę, plus do tego jak już wyszliśmy, to naprawdę mieliśmy problem, słuchajcie, z oddychaniem. Ja jestem generalnie alergikiem wziewnym, więc jestem na to też bardzo wyczulona, ale Hubert nie jest, ale przynajmniej nie ma stwierdzonej alergii i on też widziałam, że ma problemy zarówno z oddychaniem i miał też, wiecie, katar, kaszel i tak samo ja, także to jest dla mnie ogromny minus i ja bym, słuchajcie, w takim mieście, jako osoba, która dba o siebie, o swoje zdrowie, nie mogła ewidentnie mieszkać. No i to, słuchajcie, by było na tyle. Jeszcze jedna ważna rzecz, no bo to mają być inspiracje, do czego ta wycieczka Paryżu mnie zainspirowała, oprócz tego, że wiecie, doświadczyłam piękna, dobrego jedzenia, zrobiłam sobie piknik pod wieżą Eiffla, no generalnie naprawdę fajny, wiecie, fajny klimat, fajne wibracje. To ja jestem generalnie osobą, która bardzo często ma problemy z żołądkiem, problemy z trawieniem. Podejrzewam u siebie zespół jelita drażliwego, jakby nie mam tego stwierdzonego, ale ewidentnie wiem, że no, jestem osobą bardzo wrażliwą, muszę bardzo uważać na to, co jem, dlatego też tak bardzo o siebie dbam. Ale tak naprawdę przez cały wyjazd gdzieś tam, wiecie, bałam o to i jadłam, na co miałam ochotę, ale wiecie, nie przesadzałam, ja zawsze pilnuję gdzieś tam tych porcji. Natomiast w ostatni dzień, co jest de facto śmieszne, bo w ostatni nasz wieczór stwierdziłam, że zjem sobie sałatkę. Zjadłam tą sałatkę i powiem Wam, że byłam naprawdę chora, w sensie takim, że brzuch mnie straszliwie bolał, że wieczorem jak się położyłam do łóżka, a z rana mieliśmy wstać o 6, znowu jeszcze mieliśmy chyba o 9 z hakiem, już samolot powrotny do domu, to naprawdę tragicznie się czułam. Mnie często pobolewa brzuch po jedzeniu, ale wtedy to miałam taki totalny skręt kiszek i to mnie uświadomiło, że ja tak naprawdę od kilku miesięcy, słuchajcie, po prawie każdym posiłku mnie pobolewa brzuch i ja nauczyłam się nie zwracać na to uwagi, bo po prostu tak mam od dziecka i czasem jest tak, że zjem coś zdrowego i mnie i tak pobolewa brzuch, ja nawet nie wiem dlaczego. Nauczyłam się, wiecie, obserwować swój organizm, eliminować te produkty, które rzekomo dla niektórych są zdrowe, jak na przykład awokado, ale mi szkodzą, ale wtedy, słuchajcie, jak tak leżałam w tym łóżku i po prostu aż płakałam z bólu, to pomyślałam sobie, Boże, przecież ewidentnie coś jest nie tak, znowu powinnam wziąć się za to, oczyścić swój organizm, dlatego, że przez ostatnie pół roku miałam sporo stresu, sporo się u mnie zmieniło, jakby moje życie się troszeczkę przetransformowało, że tak powiem. No, jakiś nie był to najłatwiejszy czas generalnie, słuchajcie, maj też nie jest najłatwiejszy pod względem energii, tego, co się aktualnie, wiecie, w astrologii dzieje, także podejrzewam, że nie tylko dla mnie ten czas mógł być cięższy, ale u mnie generalnie ten początek roku był ciężki i byłam na to przygotowana, dlatego, że wykupiłam sobie, wiecie, taką prognozę, taki horoskop i wiedziałam o tym, że tak będzie. W tym roku podobno ten rok nie będzie dla mnie najłatwiejszy, szczególnie właśnie ta pierwsza połowa tego roku. Podobno to będzie dla mnie ciężki rok, natomiast będzie to rok, w którym wiele się nauczę i do tej pory mam wrażenie, że to się sprawdza, ale okej, bo odchodzę od tematu, także słuchajcie, te problemy z brzuchem, ja sobie uświadomiłam, że w domu też mam często problemy z brzuchem i muszę coś z tym zrobić. Wróciłam do domu z Paryża i zaczęłam wtedy analizować te wszystkie moje dolegliwości, to, że mnie brzuch pobolewa, to, że przez ostatni czas naprawdę dużo jem słodkiego i słodyczy. Ja generalnie lubię słodycze, natomiast tutaj praktycznie codziennie coś jadłam. I słuchajcie, analizując swój organizm, doszłam do wniosku, że prawdopodobnie znowu mój organizm jest po prostu zagrzebiony. Ja już kilka lat temu miałam doświadczenie z tym, byłam na badaniach i rzeczywiście miałam, słuchajcie, grzyby w organizmie, nadmiernie rozrośnięte, tak samo pasożyty i przechodziłam taki proces odgrzybiania i po prostu puknęłam się w głowę, że Boże, Sandra, naprawdę starasz się dbać o siebie, a tutaj już kiedyś zetknęłaś się z tym, bo jak ktoś się z tym nie zetknął, to rzeczywiście, słuchajcie, objawy mogą być najróżniejsze, ale ja już z tym miałam doświadczenie, także powinnam, wiecie, wiedzieć troszeczkę więcej na ten temat. No i to nas prowadzi do następnej mojej inspiracji, czyli do tego, że zaczęłam po tym wyjeździe do Paryża interesować się tym, znowu przypominać sobie, co trzeba zrobić, żeby ten organizm odgrzybić i po prostu oczyścić swój organizm. Jest to też idealna pora, bo mamy wiosnę, za chwilę tak naprawdę lato. Także dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to szybciutko powiem, że grzybica organizmu to jest przerost złych mikroorganizmów w naszej florze bakteryjnej i jelit, bo jakby wiecie, różne mikroorganizmy żyją sobie w homeostazie tak naprawdę w naszych jelitach i wszystko jest okej.
ale jest ok, jeżeli prowadzimy zdrowy tryb życia, dbamy o to, co jemy, nie spożywamy zbyt wiele cukru, bo jeżeli my spożywamy zbyt wiele cukru, to niestety tak grzybki, które sobie w naszych jelitach żyją i odżywiają się właśnie tymi resztkami, no to mają tendencję do przerośnięcia, stworzenia grzybni i to niestety powoduje, że do naszego organizmu są wydzielane różne neurotoksyny. Te grzybki wołają coraz więcej dajcie mi jeść, coraz więcej cukru. No i niestety to jest, słuchajcie, taka samo nakręcająca się spirala, a te grzyby tak naprawdę powodują, przerośnięte grzyby, powtarzam, powodują spustoszenie całego organizmu. Objawy mogą być najróżniejsze. Jakby jeżeli macie już objawy zewnętrzne typu grzybica paznokci, to najprawdopodobniej wasze jelito jest już zagrzybione, ale może się to też zacząć od różnych innych dolegliwości. Przykładowo, jeżeli jesteście ciągle zmęczeni, nie macie energii, to może być to oczywiście. Takie objawy występują w wielu różnych schorzeniach, także nie jest to łatwe do zdiagnozowania. Oczywiście zalecam wizytę u specjalisty w tym zakresie. Ja już byłam kiedyś na badaniach żywej kropelki krwi pod mikroskopem, a poza tym moja mama, słuchajcie, jest zielarką, ja też czuję się pod dobrą opieką, ale bądźcie, jeżeli chcecie się odgrzybić, to bądźcie pod dobrą opieką osteopaty oraz zielarza. Nie róbcie tego oczywiście na swoją rękę, zaznaczam to. Ja się z Wami tylko dzielę tutaj swoim doświadczeniem, bo ten odcinek ma Wam dawać wiedzę, inspirację, motywację do dbania o siebie, do bycia lepszą wersją siebie. Okej, więc wracając. Jakie były objawy u mnie? U mnie właśnie to zmęczenie przewlekłe, ale też bardzo obniżony nastrój, takie wiecie, stany, epizody depresyjne. Może za dużo powiedziane, ale tak naprawdę wiecie, jeden dzień fajny, jeden dzień niefajny. No, niestety grzybki mają też tendencję do wpływania na nasze humory. Także jeśli cierpicie na depresję, stany lękowe, to też zastanówcie się nad tym. Ale dla mnie takim numerem jeden tak naprawdę dolegliwością jest to, że macie po prostu ogromną chęć na jedzenie słodkiego. Plus ból brzucha po każdym posiłku. I powiem Wam, tych dolegliwości może być mnóstwo. Polecam Wam, jeśli Was naprawdę ten temat interesuje, to polecam Wam książkę, z której ja korzystam i którą już wiele lat mam. I to jest książka Nie daj się zjeść grzybom Candida. Także u mnie ta przemożna chęć na słodkie i tak naprawdę często to się wiąże, słuchajcie, aż z takim ssaniem, bólem brzucha. Po prostu te grzyby mają możliwość wydzielania toksyn do waszego organizmu, które sprawiają, że wam się chce jeść niezdrowe jedzenie, właśnie cukry, właśnie węglowodany. Walka z grzybicą jest tak naprawdę bardzo, bardzo trudna, jest bardzo długim procesem. Jak już ta grzybnia się rozrośnie, przejmie te stery w waszym jelicie, to naprawdę ciężko jest się tego pozbyć. Także najlepiej jest oczywiście zapobiegać i wiecie, zdrowo się odżywiać, prowadzić zdrowy styl życia. Stres niestety też tutaj bardzo wpływa na rozwój grzybicy, gdzie u mnie niestety ten stres jest bardzo często i ja z tym walczę, ale to za chwileczkę o tym też sobie więcej powiem w następnym punkcie. Także słuchajcie, ja zaczęłam ten proces odgrzybiania, tak jak wspominałam, moja mama jest zielarką, więc wiem, jakie zioła, jakie preparaty mogę przyjmować. Oprócz tego oczywiście dieta. I dieta jest dość rygorystyczna, oczywiście zakłada całkowite wyeliminowanie cukru, ograniczenie węglowodanów, ograniczenie też wielu innych rzeczy, także tego trzeba pilnować, jeżeli chcecie naprawdę tej grzybicy się pozbyć. I ja już się czuję o wiele lepiej, mimo że tak naprawdę od kilku tygodni dopiero ten proces trwa. Ale wiecie, jak ograniczacie cukier, węglowodany, alkohol oczywiście też, no to już zdecydowanie lepiej się czujecie, ale myślę, że przede mną jeszcze długa droga. Cieszę się w każdym razie, że zaczęłam teraz ten proces, bo nie wiem, gdzie mógłby mnie ten stan doprowadzić. I następną inspiracją tego miesiąca będzie książka. Książka, którą aktualnie czytam, tak naprawdę zostało mi, słuchajcie, chyba z kilkanaście stron. Jest to książka Wolny od lęku. Jak przerwać błędne koło niepokoju, aby odzyskać spokój umysłu. I ta książka została napisana przez psychiatrę oraz neuronaukowca, więc jest z takiego, wiecie, naukowego punktu widzenia napisana. Techniki, które tam są przedstawione, są tak naprawdę poparte badaniami, także to jest fajne. A jednocześnie ta książka jest napisana w takim dosyć luźnym stylu, nie takim czysto naukowym, że wiecie, bardzo, bardzo ciężko przez nią przebrnąć. Tylko też naprawdę w taki fajny sposób. Ja sięgnęłam po tą książkę, dlatego że jak na pewno już wcześniej gdzieś tam w poprzednich podcastach wspominałam, ja się zmagałam z takimi lękami, stanami lękowymi, epizodami depresyjnymi i dalej czasem mi się to zdarza. A generalnie największą rzeczą, z którą się zmagam w swoim życiu, jest stres.
Ja się, słuchajcie, naprawdę potrafię stresować wszystkim. Czasem, jak tak racjonalnie próbuję o tym myśleć, to sama całkowicie nie wiem, czym ja się stresuję, ale potrafię się stresować różnymi codziennymi czynnościami, nakręcać się. I ostatnio u mnie się to wzmożyło. Najpierw myślałam, wiecie, że to jest też objaw uboczny odgrzybiania, no bo kiedy niszczycie te grzyby w waszym organizmie, to one jakby powodują wydzielanie jeszcze bardziej tych toksyn, rozpadając się. I te toksyny mogą truć wasz organizm, no i generalnie może nie być przyjemnie, może w ten sposób. Ja zauważyłam, że mój nastrój jeszcze się bardziej obniżył, że mam jeszcze więcej tych ciężkich dni, ale przeczytałam tą książkę, także wiecie, wiedziałam, że uboczne efekty mogą wystąpić. Natomiast stwierdziłam, że troszeczkę za wiele tego stresu jest w moim życiu i ja, słuchajcie, coś z tym muszę zrobić, bo tak się nie da normalnie funkcjonować, że to mnie blokuje przed wieloma rzeczami. Ten stres, że ja unikam wielu sytuacji. I sięgnęłam po tą książkę i powiem wam, że jestem naprawdę, że cieszę się, że ją znalazłam, dlatego że ta książka rzeczywiście dała mi narzędzia, a przede wszystkim dała mi większą świadomość siebie, swojego organizmu, tego co czuję. Teraz potrafię wykryć już ten moment, kiedy mój organizm jakby przełącza się z tego normalnego, spokojnego trybu w ten tryb, wiecie, walki, stresu, niepokoju, samonakręcającej się po prostu pętli. I właśnie w tej książce jest dużo o pętli nawyku, nie tylko dotyczącej jakby tego, o czym ja mówię, stresu, lęku, ale też na przykład innych negatywnych nawyków, jak palenie, objadanie się, nadużywanie alkoholu. Także jeżeli macie jakikolwiek nawyk, którego chcielibyście ze swojego życia pozbyć i nie wiecie, jak to zrobić, to polecam wam naprawdę gorąco tą książkę. Bo ta książka w łatwy sposób pokazuje, jak sobie przede wszystkim uświadomić, kiedy wchodzicie w tą swoją nakręcającą się pętlę szkodliwego nawyku, zrozumieć, dlaczego tak naprawdę to robicie. Da wam narzędzia, żeby przerwać tą pętlę nawyku i żeby zastąpić ten nawyk czymś innym, pozytywnym dla was i dla waszego organizmu. Bo słuchajcie, tak naprawdę kształtowanie nawyków nie jest takie proste. Nie każdy, nie każdy jest wyposażony w coś takiego, co się nazywa siła woli. I mi się na przykład wydawało, że ja zawsze mam silną wolę, ale w przypadku tutaj tego stresu, jakby ja nie potrafiłam sobie tego racjonalnie wytłumaczyć, że wiecie, siedzę sobie, pracuję i nagle myślę sobie, o Boże, nie zrobiłam jeszcze tego, a jeszcze muszę zrobić to, a już jest ta godzina, nie zdążę i za chwilę, słuchajcie, spinam się, mam spięte ramiona, kark, głowa zaczyna mnie boleć, serce mi kołacze, mam ucyklacje piersiowe i czuję się, jakbym, słuchajcie, za chwilę miała stoczyć walkę po prostu z niedźwiedziem polarnym. Także naprawdę mój organizm przesadza. Ja nauczyłam się wykrywać ten moment, kiedy to się dzieje i skorzystać z narzędzi, jak na przykład uważność, ciekawość, wiecie, skanowanie ciała, oddech. I to naprawdę pomaga, ale musicie być bardzo konsekwentni w tym i naprawdę nauczyć się wychwytywać ten moment i mu przeciwdziałać. I przede wszystkim ważne jest, żeby zrozumieć, jak wasz organizm funkcjonuje i że tak naprawdę nasz organizm od wielu, wielu, dawien, dawna lat naszych przodków stosuje uczenie się oparte na nagrodzie. Więc jeżeli wasz organizm zobaczy, że wy zjadacie ciastko i potem wam, wiecie, skacze serotonina, skacze wam dopamina i czujecie się przez chwilę dobrze, macie zastrzyk energii, to on będzie takie zachowania promować i dlatego właśnie macie ochotę za każdym razem, jak się stresujecie, na to, żeby sięgnąć ciastko. I ja też to zrozumiałam, chociaż generalnie u mnie jedzenie... Kiedyś miałam problem z objadaniem kompulsywnym się i rzeczywiście w momencie stresu sięgałam po jedzenie, ale teraz mam wrażenie, że już tego nie robię. Ale na przykład zauważyłam, że często w tygodniu lubię sobie sięgnąć po kieliszek wina. I u mnie to jest, wiecie, jeden kieliszek wina. Nie codziennie, a raczej był. Zanim przeczytałam tę książkę, uświadomiłam sobie, że tak naprawdę dlaczego ja mam ochotę wieczorem sobie wypić ten jeden kieliszek wina. I uświadomiłam sobie, że ja to robię, bo jestem stresowana. I że mój organizm nauczył się, że jak wypiję ten jeden kieliszek wina, to wtedy jest czas na odpoczynek wieczorny, wiecie, Netflix. I wtedy sobie się relaksuję, odpoczywam i mój organizm wtedy nauczył się, że to jest nawyk, zrobił z tego nawyk. Ale ja już tak nie chciałam, zastanawiałam się, dlaczego, po co mi tak właściwie, słuchajcie, ta lampka wina? Jakby nic mi to nie daje, nie wychodzę z nikim, nie wychodzę z koleżanką na winko, nie jest fajnie, nie jest przyjemnie, po co mi to? I słuchajcie, ja wtedy przestałam to robić w tygodniu, bo uświadomiłam to sobie i dam mojemu organizmowi inne rzeczy, z których może czerpać przyjemność, inne rzeczy, podczas których może się zrelaksować, jak na przykład idę 10 minut medytować, albo traktuję ćwiczenia wieczorne jako moment, kiedy, wiecie, już wyciszam się, relaksuję, jest to czas dla mnie, cieszę się z tego. No naprawdę trzeba, słuchajcie, poznać ten swój organizm, jak on funkcjonuje i wtedy wy możecie przeciwdziałać temu wpadaniu w te negatywne pętle nawyków i po prostu świadomie kreować swoją codzienność, swoje codzienne nawyki. Okej, i to tyle.
I myślę, że tyle powiedziałam na ten temat. Słuchajcie, naprawdę polecam Wam tą książkę. Jeśli chcecie cokolwiek zmienić, jakikolwiek szkodliwy nawyk w swoim życiu. I nie mogę tutaj nie wspomnieć o tym, że ja posiadam swoją markę ekowytwórnię, jak już Wam wspominałam. Tworzę naturalne perfumy w olejku i właśnie taki olejek w rolonie stworzyłam na stres. Nazywa się No Stress, Lęk i Depresja. I też polecam Wam sięgnąć po ten olejek, jeżeli tak jak ja macie problemy z nadmiernym stresem, nadmiernym lękami, z w epizody depresyjne, ponieważ tam w składzie macie organiczne olejki eteryczne, które oddziałują bardzo szybko na nasz mózg i powodują, że natychmiast uspokajamy się, wyciszamy i niwelujemy ten poziom kortyzolu. Także jeżeli chcielibyście wypróbować ten produkt, to zachęcam Was do zajrzenia na moją stronę www.ekowytwórnia.pl. Na dole macie wszystko podlinkowane. I kochani, przechodzimy do następnej inspiracji tego miesiąca i będzie to Miranda Kerr oraz jej codzienne rytuały wellness. Jeśli nie wiecie, kim jest Miranda Kerr, to bardzo mnie to dziwi, ale może się tak zdarzyć. Także słuchajcie, Miranda Kerr to jest były aniołek Victoria's Secret, super modelka, top modelka. Ona już teraz nie jest tym aniołkiem, już zajęła się, słuchajcie, czymś innym, ale była z tego, co wiem, tu wiele, wiele lat, na pewno sporo czasu. A teraz aktualnie skupiła się na prowadzeniu swojego biznesu, organicznego biznesu. I w maju, słuchajcie, ja całkiem przypadkowo, a może nie przypadkowo, bo też tak naprawdę czegoś takiego nie ma jak przypadek, tylko wiecie, wszystko do nas przychodzi po coś. Także ja dużo oglądam YouTube'a, różnych filmików, bo mnie to bardzo inspiruje i wiecie, nakręca, na co dzień motywuje, więc też Wam polecam oglądanie osób, z którymi rezonujecie. Ja przypadkowo trafiłam właśnie na podcast, w którym wystąpiła Miranda Kerr. Ja z ciekawości gdzieś tam, wiecie, pracując, coś tam robiąc, włączyłam sobie ten podcast i zaczęłam słuchać o Mirandzie, o jej codziennej rutynie i naprawdę mnie to zainspirowało, jaką ona jest osobą, bo ja oczywiście znałam ją wcześniej, ale wiecie, nigdy wcześniej nie wysłuchałam jej jakby tak naprawdę jej przekonań o życiu, tego, co ona robi, jaka jest, i mnie to naprawdę zainspirowało, jaką ona jest osobą, że mimo tak ogromnego sukcesu, jaki w życiu odniosła, to ona dalej jest osobą pokorną, pełną szacunku do innych. Naprawdę dowiedziałam się jakby sporo o jej przeszłości, o jej dzieciństwie. Wiem, że nic jej na tacy nie było podane i ona po prostu za swoją drogę jest sama odpowiedzialna, sama doszła do tego sukcesu. I słuchajcie, zainspirowały mnie jej przekonania o życiu i teraz Wam podam kilka z tych jej przekonań, które ona przedstawiła w tym podcaście. I to jest na przykład, żeby być elastycznym, żeby, wiecie, nie fokusować się, że musi być tak, jak tak nie jest, to jest wszystko bez sensu, do dupy, już tego nie robię, tylko trzeba być elastycznym, iść z flow i naprawdę tak jak sytuacja, w jaką stronę skręca, to trzeba powiedzieć, okej, ja się dostosowuję do tej sytuacji, jak teraz w tej sytuacji możemy działać, co możemy zrobić, żeby było dobrze. Dalej. Najpierw skup się na sobie, najpierw napełnij własną filiżankę, zanim będziesz napełniać filiżanki innych. Według niej przede wszystkim najpierw jesteś sobą, najpierw zajmujesz się sobą, potem dopiero jesteś żoną, do kobiet, to mówię, żoną bądź mężem, a następnie dopiero jesteś matką. Czyli słuchajcie, numer jeden to jesteście wy. Najpierw skupiacie się na sobie, najpierw napełniacie swoją własną filiżankę, bo tylko wtedy, jak wy macie tą filiżankę pełną, to możecie z tej filiżanki rozlewać do innych filiżanek, bliskich Wam osób. Dalej, następne przekonanie. To jest rzecz, którą jej mama powiedziała i ona od tej pory żyje według tej zasady. Zrób to, jak chcesz to zrobić, to zrób to na 100%, albo wcale nie rób i nie zabieraj się za to. I Miranda żyje według tej zasady i tak postępuje we wszystkich aspektach swojego życia. Czy pracuje nad jakimś nowym produktem do swojego biznesu, czy zmywa naczynia, czy przybiera pieluszkę. Dokładnie, słuchajcie, taki na przykład podaje i to według mnie jest naprawdę piękne, żeby dawać zawsze siebie 100 albo nawet 110%. Świeć własnym światłem i daj świecić tym światłem innym. Tutaj generalnie chodzi o to, żeby wiecie, być autentycznym w tym, co się robi, być sobą, świecić swoim własnym światłem, nie odbierać tego światła nikomu innemu, żeby być sobą i dawać być sobą innym osobom, żeby one też mogły być szczęśliwe, żeby one też mogły świecić tym światłem. Wtedy każdy jest szczęśliwy i każdy świeci swoim światłem. Bądź najlepszą wersją siebie, no to tutaj też podobnie, bądź najlepszą wersją siebie, bądź autentyczny w tym, co robisz. No i coś, co mi się bardzo spodobało, Miranda powiedziała, że chce się uczyć do dnia jej śmierci i naprawdę ja głęboko mogę rezonować z tym przekonaniem, bo ja, słuchajcie, kocham się uczyć, kocham zdobywać wiedzę na różne tematy, które mnie pasjonują i to naprawdę mnie w codziennym życiu nakręca. Ja mogę siedzieć, uczyć się i to powoduje, że mi się chce żyć. I Miranda mówi dokładnie to samo, póki Wam się chce uczyć i robić coś ze swoim życiem, to wtedy czujecie, że żyjecie i wtedy to życie ma naprawdę głęboki sens.
Miranda naprawdę dba też oczywiście o swoją skórę, stosuje codzienną pielęgnację, poranną, wieczorną, ćwiczy, wiecie, ma te wszystkie swoje zdrowe nawyki, te swoje zdrowe rytuały wellness. Jeżeli chcecie więcej tych nawyków poznać, już nie będę tutaj przechodzić przez każdy z tych nawyków Mirandy, ponieważ jest ich naprawdę sporo, ale ja zrobiłam o tym dwa posty na swoim Instagramie. Link do mojego Instagrama znajdziecie na dole w opisie tego odcinka, także zapraszam. Mnie też naprawdę bardzo zainspirowała jej marka, czyli Cora Organics. Moim zdaniem to jest coś świetnego. Ja też bardzo cenię sobie, wiecie, organiczne, ekologiczne kosmetyki. Wszystkie jej kosmetyki są certyfikowane, wyłącznie korzysta ze składników organicznych, korzysta również z olejków eterycznych, więc wiecie, to już totalnie ze mną rezonuje, a na każdym produkcie jest też jakaś taka myśl przewodnia, która ma Ciebie zainspirować do tego, żeby swoje życie celebrować, żeby żyć po prostu lepiej. Więc generalnie cała ta wizja firmy naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba i sposób, w jaki ona tą firmę prowadzi. To mnie bardzo zainspirowało też w kontekście mojej ekowytwórni, moich ekologicznych kosmetyków, perfum. Ja nigdy nie korzystałam z jej kosmetyków, słyszałam o nich, ale nigdy z nich nie korzystałam i teraz jak mi się, wiecie, skończy mój krem, peeling, z którego korzystam, to na pewno po prostu zamówię sobie te kosmetyki, bo koniecznie muszę je wypróbować na sobie. I przechodzimy, słuchajcie, do ostatniego punktu, do ostatniej inspiracji maja i będą to nowe nawyki, nowe rytuały, które ja wprowadziłam do swojej codzienności. I właśnie tutaj inspirowałam się różnymi osobami, między innymi oczywiście Mirandą Kerr, ale wiecie, nie tylko, bo ja sporo osób oglądam i gdzieś tam coś, co ja czuję, że to ze mną rezonuje i jest mi aktualnie potrzebne w tym, nad czym staram się pracować, to ja to staram się zaimplementować do mojej rutyny wtedy na tyle, na ile oczywiście czas mi pozwala, bo nie da się, wiecie, wszystkiego robić. Także weźcie z tych nawyków to, czego czujecie, że naprawdę teraz w tym momencie, w tym miesiącu potrzebujecie. I ja naprawdę w tym miesiącu czułam, że potrzebuję złapać taki balans i przestać w kółko skupiać się wyłącznie na pracy i ciągle stresować, kiedy ja nie jestem produktywna. Muszę też żyć, muszę też robić coś dla siebie, muszę też tym życiem się cieszyć. A ja, wiecie, jak po prostu wchodzę w jakiś nowy projekt, tak jak teraz właśnie z końcem kwietnia zaczęłam pracować nad naszą wspólną marką razem z moją mamą. I mi czasem ciężko jest przestać pracować i ciągle tą presję narzucać. A wiecie, jak pracujecie z domu, to tak naprawdę ciężko jest stwierdzić, kiedy nie jesteście w pracy, a kiedy jesteście w pracy. Także ja stwierdziłam, że muszę jakoś to wszystko zbalansować, zrównoważyć i troszeczkę zwolnić, żeby przestać mieć ciągle te takie stany, w których się tak stresuję, w których mi to serce bije, w których źle się czuję, bo to, no jak ja, wiecie, uczę na temat dbania o siebie i wellness, a sama po prostu gonię jak mały króliczek i nie potrafię się w ogóle wyciszyć, zwolnić. I stwierdziłam, że to ciągłe gonienie nic mi nie da, więc co mogę zrobić, żeby przestać gonić, przestać się stresować? I tutaj właśnie zainspirowałam się czymś, co Miranda też robi. I codziennie rano, wiecie, jak ja wstanę, zrobię tą swoją małą poranną rutynę, umyję zęby i tak dalej, to ja sobie szykuję swój taki bidon z wodą, z cytryną i od razu wychodzę wtedy na światło, na poranne światło słoneczne, na swój balkon, siadam sobie, wiecie, zaczynam dzień od nawodnienia i zaczynam dzień od tego, żeby właśnie wystawić się na działanie tego światła UV, żeby się rozbudzić. I też tam, słuchajcie, wtedy praktykuję sobie wdzięczność i witam nowy dzień i mówię, za co jestem wdzięczna tego dnia i naprawdę to jest taki moment tylko i wyłącznie dla mnie, moment ciszy, moment docenienia mojego życia i na pewno słyszeliście o wdzięczności, dzienniczku wdzięczności, jakby w różnej formie to można prowadzić. Mi się podoba taka forma i to mi dosłownie, wiecie, zajmuje 5-10 minut rano, zależy. Nie, i nawet jak nie ma słońca, to ja i tak wychodzę, i tak to robię, no chyba, że wiecie, deszcz by walił, to wtedy wystawię tylko głowę, słuchajcie, nad daszkiem i też żeby na mnie to światło po prostu spadło i też powiem wtedy dziękuję za ten wspaniały dzień nowy, za ten deszcz, bo wiecie, deszcz też nam jest potrzebny, świeże powietrze. Okej, staram się szukać we wszystkim pozytywów. Ja taka nie byłam naprawdę. Ja kiedyś byłam najbardziej negatywną osobą, jaką byście mogli poznać. Teraz bym powiedziała, że staję się pozytywno-negatywna, w sensie już zaczynam potrafić szukać tych pozytywów w tych nawet niefajnych rzeczach i rzeczywiście na przestrzeni, słuchajcie, tego roku bym powiedziała, moja mentalność zmieniła się, moje podejście do życia się zmieniło i myślę, że jestem na dobrej drodze i naprawdę będzie lepiej.
będzie jeszcze lepiej. Kolejną rzeczą, którą wprowadziłam i którą staram się robić codziennie albo co dwa dni, wiecie, zależy jak tam z czasem stoję, to jest medytacja. Moja przygoda z medytacją trwa kilka lat, ale wiecie, nigdy nie była tak naprawdę taka regularna. Gdzieś tam sięgam po tą medytację, kiedy mam problem, ale nie dbam o to wtedy, kiedy nie mam tego problemu, kiedy jest dobrze, nie robię tego, wiecie, trzeba to robić po prostu regularnie, jak ze wszystkim, jak ćwiczeniami. I staram się naprawdę, żeby te 10 minut dziennie poświęcić, czy tam rano, czy po południu, czy wieczorem, nieważne kiedy. I wiecie, naprawdę medytacja jest niesamowita i czujecie to po prostu od razu, ten stan spokoju. Właśnie mi zależy na tym stanie spokoju, takim, wiecie, stanie zen. I nic innego wam tego nie da jak medytacja, także naprawdę polecam. Włączcie sobie medytację prowadzoną, jest tego pełno na YouTubie i działajcie. Kolejnym nawykiem, który wprowadziłam, jest szczotkowanie ciała. Ja już, słuchajcie, nie wiem, z rok temu kupiłam sobie taką szczotkę do szczotkowania na sucho i wiecie, kilka razy to zrobiłam, ale znowu u mnie jest ten problem z tą regularnością. I teraz jakoś od tygodnia robię to po prostu codziennie, naturalnie, wiecie, napuszczam wodę do wanny i wtedy zaczynam to szczotkowanie, szybciutko, szybciutko. I wiecie, szczotkowanie jest naprawdę super. Nie tylko jakby służy temu, żeby ten suchy naskórek usunąć, ale też wspiera wydzielanie toksyn z organizmu, co teraz jest mi, tak jak wspominałam, a propos grzybicy, bardzo super turbo potrzebne. No i wiecie, jest jak pobudza układ limfatyczny do działania. Także naprawdę dużo plusów zaszczotkowania ciała. Jeśli już tego nie próbowaliście, to polecam. Zaczęłam też stawiać co najmniej co dwa dni, tak wiecie, co najmniej 3-4 razy w tygodniu, na też mocniejszy trening wzmacniający. No bo jak wiecie, ja jestem zakochana w jodze, ale joga oczywiście może być też dynamiczna, może być spokojna, ja sięgam i po taką, ale chciałam, wiecie, teraz, nie tylko, że jest lato i oczywiście będziemy się odkrywać, wiecie, zależy nam też, żeby ta sylwetka dobrze wyglądała. Ja nie uważam, żebym musiała jakoś specjalnie chudnąć. Zresztą generalnie, jak już wspominałam w poprzednim też pod podcaście, gdzie opowiadam o mojej wellnessowej historii, to generalnie moje podejście w tym temacie się bardzo zmieniło, bo ja teraz sięgam po ćwiczenia przede wszystkim dla mojego zdrowia mentalnego i w tym przypadku nie jest inaczej. Oczywiście wiadomo, słuchajcie, że ja za 2 miesiące jadę na Sycylię i chcę dobrze wyglądać w stroju kąpielowym, oczywiście, ale myślę, że już wyglądam dobrze, a przede wszystkim to ja się chcę czuć dobrze, bo można wyglądać świetnie, słuchajcie, coś o czym się nie mówi, to osoby, które podziwiacie gdzieś tam na Instagramie, patrzycie na nie i sobie myślicie, Boże, ona ma idealne życie, idealne zdjęcia, idealną figurę, idealne wszystko, to ta osoba jednocześnie w głowie może mieć swoje kompleksy i zamiast tego idealnego ciała, które wy widzicie, to ona może widzieć swoje niedoskonałości i może mówić, o Boże, nie, ale ze mnie chuda szkapa, ale mam koślawe nogi, ale mam krzywy nos i tak dalej. Więc tak naprawdę trzeba pracować nad swoją sylwetką, ale trzeba na równi, jak nie bardziej, pracować nad swoim umysłem, naprawdę. Dlatego ja chcę pracować nad swoim umysłem i temu służą ćwiczenia. Ja to robię głównie, wiecie, w takim kontekście terapeutycznym. Zauważyłam, że jak sobie tak poćwiczę mocniej, nad tymi mięśniami pracuję, to rzeczywiście czuję się dużo, dużo lepiej psychicznie i dlatego głównie zaczęłam to robić. U mnie jest zazwyczaj pilates. Tak, yoga, pilates bardzo podobnie. Ja naprawdę kocham ten styl ćwiczeń, ale wy możecie oczywiście sięgnąć po co chcecie. To może być bieganie. Ja nienawidzę biegać, także nikt i nic nie do tego nie zmusi. Natomiast mój chłopak, on lubi chodzić na siłownię, czyli to, co ja kiedyś kochałam, ale już nie kocham. I on też kocha biegać. Nie ma opcji, żebym ja, słuchajcie, z nim poszła. Nie, nie, jeszcze raz nie. No i jeszcze, już naprawdę ostatnia rzecz, a propos tego, o czym wspominałam, że ciężko pracuje się z domu. Ja myślałam, że ja lubię pracować z domu, ale powiem wam, jest to takie tricky. Trzeba naprawdę tą rutynę dobrą wprowadzić, żeby się troszeczkę nie pomieszało, kiedy się pracuje, kiedy jest się w domu. I ostatnio obejrzałam też, że właśnie trafiłam na kolejną fajną dziewczynę, ale już o niej nie będę tutaj opowiadać, może w kontekście następnych przyszłych tematów o niej wspomnę. I ta dziewczyna powiedziała, że jakby ona również pracuje z domu, ona też, wiecie, prowadzi biznes, tak jak ja, tylko że właśnie ja z perfumami, ona nie z kosmetykami, tylko z biżuterią. I ona powiedziała, że po prostu każdego ranka poświęć ten czas, poświęć tą chwilę dosłownie, żeby się jakoś, wiecie, ubrać w jakiś cute outfit, żeby ten szybki makijaż zrobić. I powiem wam, że ja odkąd jestem w domu, czyli to będzie od
marca, bo w lutym, ostatni miesiąc, kiedy pracowałam w biurze jeszcze tam, no to wiecie, był luty, czyli marzec, kwiecień, maj, 3 miesiące tak naprawdę. I ja wstaję rano, wiecie, tam yoga i tak dalej, te moje nawyki, okej, fajnie, ale ani, wiecie, ubierałam się w byle co, nie malowałam się, włosy potargane. I to generalnie nie chodzi o to, jak wyglądacie, no bo okej, nikt was nie będzie oglądać. Chodzi o to, jak się czujecie, czyli znowu wracam po prostu do tej głowy, do tego umysłu. Chodzi o to, żeby sprawić, że wiecie, zrobić taki przeskok w waszej głowie, że teraz wychodzicie z tych swoich komfortowych ubranek i teraz jest czas na produktywność i po prostu jest to udowodnione według tej osoby, którą tam oglądałam, ale ja w to wierzę naprawdę, że tak jest, że jak się ubierzecie, wiecie, w coś fajnego, coś, czym się czujecie dobrze, jak się pomalujecie, jak wiecie, uczacie te włosy, nie chodzi o to, żeby się odpicować, nie wiadomo co tam, no chyba, że macie na to ochotę. Ja nie mam na to ochoty, nie mam na to czasu. Ale wiecie, dosłownie mi to zajmuje 15 minut, 5 minut wyciągnięcie czegoś tam, nie wiem, wyprasowanie, no dobra, raczej nie prasuję, ale wiecie, ubranie się w to, ogarnięcie włosów i 5 minut dosłownie moja rutyna makijażowa, którą de facto, słuchajcie, przed nagrywaniem tego podcastu nagram dla was, więc pojawi się rolka na Instagramie z moją szybką 10-minutową, codzienną tą rutyną makijażową przed moją pracą. I to naprawdę zajmuje mi 15 minut, ale robi ogromną różnicę i ja wtedy czuję okej. Okay. Teraz jestem ubrana, jestem malowana, siadam do swojego biurka i pracuję. I jak przychodzi wieczór, ja skończyłam pracę, stwierdzam, okej, teraz już jest czas na mnie, na moje tam, wiecie, nawyki, na czytanie książki, na zadbanie o siebie, swoje ciało, umysł. Okej, to teraz przebieram się w coś wygodnego, to teraz już mogę zmyć makijaż i już nie jestem w pracy, chyba że, wiecie, coś tam musi być zrobione, no jak prowadzić swój biznes, tak się nie da całkowicie wyłączyć, odcinam się, no niestety. Niestety, ale tak, generalnie tak teraz postępuję i powiem wam, że widzę różnicę, dlatego będę to kultywować, będę to dalej praktykować. Myślę, że to jest naprawdę fajne, jeżeli też pracujecie z domu, to polecam wam takie podejście. No i kochani, zbliżamy się do końca, to był mój ostatni punkt na mojej liście, wszystko co chciałam wam przekazać, wszystkie moje inspiracje z tego miesiąca zostały tutaj powiedziane, mam nadzieję naprawdę, że wam się podobało, dajcie mi proszę znać, czy chcecie, żebym ten cykl, tą serię kontynuowała, mam nadzieję, że tak, bo mi się naprawdę fajnie nagrywało. I kochani, zapraszam was do obserwacji mojego podcastu, kliknijcie sobie ten symbol dzwoneczka, żeby dostać powiadomienie za każdym razem, jak ja odcinek opublikuję i zapraszam was też do oceniania mojego podcastu, jeżeli wam się podoba. To dla was będzie tylko chwilka, a dla mnie to naprawdę wiele znaczy, żeby móc dotrzeć do większej ilości osób ze swoim przekazem, a myślę, że mój przekaz jest wartościowy, inspirujący i mam nadzieję, że wy też tak uważacie. Zapraszam was też na moje media społecznościowe, głównie na Instagramie działam. Mam 2 konta, głównie teraz skupiam się na tym nowym, o którym wspominałam wam ostatnio, czyli Astro Wellness Girl, macie na dole link. Teraz naprawdę staram się nad tym Instagramem pracować, staram się, żeby tam więcej kontentu się pojawiało, wartościowego dla was, będą się tam pojawiać nowe rolki, do których wiecie, staram się przemóc, cały czas szukam jakby swojej recepty na to, żeby te rolki, żeby nagrywanie tych rolek mi się podobało i żeby to też dla was było fajne i wartościowe. I myślę, że znalazłam taki sposób. W każdym razie zobaczymy, będę testować, naprawdę mam teraz dużą motywację, słuchaj się do tego. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną, że słuchacie mnie, że wspieracie mnie, że piszecie do mnie gdzieś tam na Instagramie, kiedy się podcast pojawią. Wiem, że powinny być bardziej regularne, powiem wam, że ciężko mi jest czasami się zabrać, ale jak już zabiorę się, usiądę, to naprawdę kocham się dzielić z wami tą energią, kocham się dzielić z wami tą wiedzą. Także jeszcze raz dzięki, że jesteście ze mną i słyszymy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.